Ten znak stop jest ustawiony niezgodnie z przepisami. Nie powinno go tutaj być. I ten, także ten, ten i jeszcze wiele innych. To, co łączy te przejazdy kolejowe, to to, że są wyposażone w rogatki lub sygnalizacje, a mimo to dodatkowo zabezpieczono je znakami stop. Za ustawienie tych znaków odpowiadają zarządcy poszczególnych dróg, a nie kolei. Zdarza się jednak, że kolejarze zwracają się o usunięcie tych znaków, są przecież niezgodne z przepisami, ale zarządcy dróg nie zawsze chcą je usuwać, przecież taki znak poprawia bezpieczeństwo. Za to gdy zdarzy się wypadek na przejeździe, to jest szansa, że Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zaleci usunięcie znaków stop. I wtedy znaki zostają usunięte. Z drugiej strony nie dla każdego zarządcy drogi zalecenie PKB WK ma sens. Mamy jeszcze policję. Funkcjonariusze za niezatrzymanie się na takim stopie wystawią mandat. Nawet się tym chwalą. Tu mamy przykład. Kierujący uznał, że to on decyduje, kiedy się zatrzymać, nie jakiś tam znak drogowy. No, można powiedzieć, że to samo zrobił zarządca drogi. To on decyduje, kiedy ustawić znak stop, nie jakieś tam przepisy. Ale gdy przyjdzie do zaopiniowania usunięcia takiego nielegalnego znaku, to istnieje duża szansa, że policjanci będą zachęcać do jego pozostawienia. A co na to Ministerstwo Infrastruktury? Zdaniem ministerstwa przepisy są jednoznaczne i w sposób wyczerpujący określają zasady stosowania znaków B20 na przejazdach kolejowych. Jest to tak jednoznaczne, że pytanie dotyczące takiego znaku trafiło do bazy pytań na prawo jazdy. Te znaki to jest absurd, który pokazuje, jak działa nasze państwo. Zajrzyjmy na stronę bezpiecznyprzejazd.pl, aby ugruntować swoją wiedzę na temat przejazdów kolejowo-drogowych. Może dowiemy się czegoś o tych znakach. A więc mamy cztery kategorie przejazdów dla dróg publicznych. Kategoria A. Przejazdy, za których otwarcie i zamknięcie odpowiada pracownik kolei. Nic o znaku stop. Kategoria B. Samoczynne systemy przejazdowe wyposażone w sygnalizatory i rogatki. Znowu nic o znaku stop. Kategoria C. Samoczynne sygnalizatory. Również nic o znaku stop. Kategoria D. Na części przejazdów kategorii D występuje także znak stop. Ale są to przejazdy bez rogatek, bez sygnalizacji i bez ręcznego kierowania ruchem. Czy nikt z prowadzących kampanię nie zauważył znaków stop na przejazdach innej kategorii niż D? Bo jak wytłumaczyć to, że w tych opisach nie ma ani słowa o znaku stop? Dziwne, bo w aktualnościach można zobaczyć zdjęcia z akcji prowadzonych właśnie na takich przejazdach. Nie czuję, bym ugruntował swoją wiedzę. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to. A jeśli Polska, to właśnie ta ojszczana klapa. Zanim przejdziemy dalej, to mała przestroga. Film jest o znakach stop na czynnych przejazdach kolejowych, które moim zdaniem są ustawiane wbrew obowiązującemu prawu. Czy należy zatem zatrzymywać się przed takimi znakami, skoro są one nielegalne i istnieje stosunkowo duża szansa na obronienie się przed ewentualnym mandatem? Choć to zapewne dopiero w sądzie. Nie odpowiem na to pytanie wprost. To nie jest kanał o poradach, jak jeździć. To jest wasza decyzja, ale podejmując ją, weźcie pod uwagę to, co za chwilę powiem. Po pierwsze, może się zdarzyć, że rogatka lub sygnalizacja jest uszkodzona, ale został ustawiony jedynie znak stop bez odpowiedniej tabliczki wymaganej przepisami. Takie sytuacje się zdarzały i zapewne nadal będą się zdarzać. Albo taka tabliczka zostanie zasłonięta przez znak stop. Po drugie, nasze przepisy nigdy nie zwalniają z obowiązku upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. No dobra, można dyskutować, co jeśli przed przejazdem mamy zielony sygnał, ale to rzadkość. A brak migających czerwonych lub podniesione rogatki z pewnością nie zwalniają nas z samodzielnego upewnienia się. W dalszej części filmu opowiem o jeszcze innych sytuacjach, które myślę, że warto wziąć pod uwagę, pokonując przejazdy kolejowe. Film dotyczy wyłącznie samodzielnych znaków stop.
Znaki stop z tabliczką rogatka lub sygnalizacja uszkodzona są poprawne i nie powinniśmy mieć wątpliwości co do ich legalności. Co na temat stosowania znaków stop mówią przepisy? Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych stanowi, że znak B20 stosuje się w celu wprowadzenia w określonych warunkach obowiązku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na przejazd kolejowy niestrzeżony, kategorii D. Nie ma tutaj mowy o innych kategoriach przejazdów. Znak stosuje się, gdy brak jest dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed przejazdem. Warunki widoczności na przejazdach kolejowych regulują odrębne przepisy. Te odrębne przepisy to rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii oraz bocznic kolejowych z drogami. I przepisy te określają, że znak B20 stop stosuje się przed przejazdem kategorii D, na którym nie są spełnione warunki widoczności, oraz przed przejazdami kategorii A, B i C, ale tylko w przypadkach określonych w załączniku numer 4. Załącznik ten określa warunki użytkowania przejazdu w przypadku niedziałania urządzeń zabezpieczenia ruchu, ale wtedy wraz ze znakami stop stosuje się tabliczkę, rogatka lub sygnalizacja uszkodzona. Podsumowując, na tych przejazdach można stosować znaki stop, ale wtedy, gdy nie działają rogatki lub sygnalizacja i muszą pojawić się razem z takimi tabliczkami. Przejazd kolejowy w miejscowości Praszki. Był na nim ustawiony znak stop. Dnia 21 października 2020 roku doszło na nim do wypadku. Kierujący samochodem osobowym nie zatrzymał się przed przejazdem pomimo nadawanych na przemian migających czerwonych świateł oraz pomimo znaku B20 stop. Wjechał wprost przed czoło jadącego pociągu. W wyniku kolizji śmierć na miejscu ponieśli kierowca oraz pasażer samochodu osobowego. Kierowca miał prawie 4 promile. Miał także zatrzymane prawo jazdy. Urządzenia przejazdowe działały poprawnie. Ale skupmy się na znaku stop. Kilka miesięcy przed wypadkiem odbyło się roczne badanie techniczne przejazdu w zakresie nawierzchni. Wystąpiono do zarządcy drogi o usunięcie znaku stop. W odpowiedzi zarząd dróg stwierdził, że w jego ocenie ruch odbywa się płynnie. Oznakowanie znakiem B20 poprawia bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Kierujący po zatrzymaniu się na znaku B20 upewnią się, że mogą bezpiecznie pokonać przejazd kolejowy. Taki tok myślenia chyba stoi za wszystkimi takimi znakami. W organizacji ruchu ujęto znaki B20. Stałe organizacje ruchu zostały zatwierdzone przez starostę po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji, czyli standard. Zalecenie usunięcia znaku stop do momentu wypadku nie zostało zrealizowane. Ustalenie zespołu badawczego po wypadku. Umieszczenie przez zarządcę drogi znaku B20 stop z obu stron przejazdu kategorii C jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Nie poprawia bezpieczeństwa na przejeździe. W zaleceniach pada m.in. usunięcie znaków stop. Powyższe stanowi zobowiązanie dla wszystkich zarządców dróg. I jak widać, znaki stop zostały usunięte. Podobną sytuację ze znakami stop mieliśmy na tym przejeździe. Były tu ustawione znaki stop. W 2017 roku doszło do dosyć głośnego wypadku, w którym pociąg Pendolino zderzył się z pojazdem ciężarowym, który utknął na przejeździe. W momencie wypadku znaki stop były obecne. Aktualnie tych znaków nie ma, choć w raporcie PKB WK nie znalazłem zalecenia dotyczącego ich usunięcia. W jakim kraju my żyjemy? Zarządcy dróg łamią przepisy, oczywiście w trosce o bezpieczeństwo, a PKB WK i kolej każą im usuwać te znaki. Nie powinno to tak działać, chyba. No ale może to w naszych przepisach jest problem, a takie znaki mają sens? Moim zdaniem nie, a przynajmniej nie zupełnie. Dlaczego? Jeśli mamy przejazd niestrzeżony kategorii D, to stosuje się na nim znaki stop w zależności od widoczności. Określają to wspomniane wcześniej przepisy. Znajdując się 20 metrów przed przejazdem, punkt E, pociąg powinien być widoczny od punktu B.
Gdy zbliżymy się do przejazdu, to z odległości 10 metrów przed przejazdem punkt C pociąg powinien być widoczny od punktu D. Punkty B i D znajdują się w odległościach L1 i L od przejazdu. Odległości te wylicza się według wzorów z tabeli i zależą od dopuszczalnej prędkości pociągów. Przykładowo, dla prędkości pociągów wynoszącej 100 km na godzinę i jednego toru powinniśmy móc dostrzec pociąg, gdy jest aż 550 metrów od przejazdu. To jest ponad pół kilometra. Pociąg pokona ten dystans w niecałe 20 sekund. Jeżeli te warunki nie są spełnione, to oczywiście ustawia się znaki stop. Ale na tym nie koniec. Ogranicza się prędkość pociągów tak, aby były spełnione warunki widoczności z odległości 5 metrów. To oczywiście jest pewne uproszczenie. Jest tylko jeden problem. Te zasady dotyczą wyłącznie przejazdów niestrzeżonych, czyli kategorii D, a nie kategorii A, jak w moim przykładzie. Na przejazdach kategorii A, B i C nie ogranicza się prędkości pociągów ze względu na brak wymaganej widoczności. W zamian są rogatki lub sygnalizacja, sterowane automatycznie lub przez pracownika kolei, które no powinny działać, więc znak stop z tej perspektywy nie ma sensu. A do tego działania jeszcze wrócę. Na takim przejeździe możemy nie mieć idealnej widoczności, takiej jaka jest wymagana na przejeździe kategorii D. Między innymi dlatego te przejazdy mają wyższą kategorię. Znak stop i obowiązek zatrzymania nie spowoduje, że kierowcy magicznie dostrzegą pociąg, który może przecież poruszać się z taką prędkością, że po prostu nie będzie to możliwe, albo po prostu uniemożliwia to geometria linii kolejowej lub inne przeszkody. W jakimś stopniu musimy polegać na urządzeniach zabezpieczających przejazdy. Okej, ale co jeśli te urządzenia z jakiegoś powodu nie zadziałają? Wtedy prędkość pociągów na przejeździe powinna zostać ograniczona do 20 km na godzinę, a maszyniści zbliżając się do przejazdu powinni podawać sygnał dźwiękowy baczność. Na przejeździe powinny zostać ustawione znaki stop z tabliczką rogatka lub sygnalizacja uszkodzona. W przypadku przejazdu kategorii A, jeżeli możliwe jest zapewnienie pracownika kierującego ruchem, ustawia się znaki stój, rogatka uszkodzona lub stój, sygnalizacja uszkodzona. Wtedy nie wprowadza się ograniczenia prędkości pociągów. Tyle mówią przepisy. Brzmi to moim zdaniem całkiem rozsądnie, ale skąd wiadomo, że urządzenia nie działają? Ile czasu minie od powstania awarii, zanim ktoś to dostrzeże i wdroży stosowne procedury? To zależy od konkretnego systemu, jaki jest zastosowany na danym przejeździe. Choć zgodnie z obowiązującymi przepisami, samoczynny system przejazdowy powinien być wyposażony w urządzenie zdalnej kontroli, umożliwiające m.in. rejestrowanie stanów awaryjnych. System powinien w czasie rzeczywistym informować dyżurnego ruchu o działaniu urządzeń przejazdowych. Może się jednak zdarzyć, że awaria zostanie wykryta dopiero wtedy, gdy będzie zbliżać się pociąg, który aktywuje urządzenia. Czy dyżurny ruchu to zauważy i zdąży poinformować prowadzącego pojazd kolejowy o usterce na przejeździe? Możliwe, że nie. I może dlatego znaki stop w takich skrajnych sytuacjach mają jakiś sens. Ale na kolei stosowane jest też coś takiego. Ten sygnalizator to tarcza ostrzegawcza przejazdowa. Informuje maszynistę o poprawności działania urządzeń na przejeździe kolejowo-drogowym. Po aktywowaniu urządzeń na przejeździe tarcza wskazuje, czy wszystko jest w porządku, czy też nie. Sygnał OSP1, dwa pomarańczowe światła w linii poziomej, oznacza, że urządzenia sygnalizacji na przejeździe są niesprawne. Jazda przez przejazd dopuszczona jest z prędkością 20 km na godzinę. Należy zmniejszyć prędkość pociągu tak, by można było zatrzymać pociąg przed przejazdem, gdy jest na nim przeszkoda. Sygnał OSP2, dwa białe światła w linii pionowej, oznacza, że urządzenia przejazdowe są sprawne, a przez przejazd można jechać z największą dozwoloną prędkością. Brak sygnału oznacza to, co sygnał OSP1.
Pociąg zbliżający się do przejazdu pierwszy aktywuje urządzenia przejazdowe. Gdy te zadziałają, zapalą się sygnalizatory, wtedy pojawia się sygnał na tej tarczy. Pod tarczą znajduje się tabliczka wskazująca kilometr i hektometr linii kolejowej, na którym znajduje się przejazd kolejowy, do którego tarcza się odnosi. Tarczę ustawia się w odległości drogi hamowania od przejazdu. Warto dodać, że maszyniści muszą posiadać znajomość odcinków linii kolejowych, na których prowadzą pociągi. Może zdarzyć się, że tylko z jednej strony przejazdu ustawione są tarcze ostrzegawcze przejazdowe. Wtedy przejazd powinien być osłaniany semaforem znajdującym się na przykład w obrębie stacji. Podsumowując, mamy różne systemy przejazdowe. Powinny one lepiej lub gorzej informować o swoich usterkach. Może się zdarzyć, że pierwszy pociąg po powstaniu usterki przejedzie tak, jakby tej usterki nie było, co z pewnością nie będzie bezpieczne. Ale mamy też przejazdy wyposażone w takie tarcze, które istotnie zwiększają bezpieczeństwo. I co z tego? Mam wrażenie, że nic. Chyba niespecjalnie interesuje to tych, którzy stawiają znaki stop. I na przykład na tym przejeździe mamy znak stop, pomimo tego, że jest osłaniany tą tarczą ostrzegawczą. Jeżeli samoczynne urządzenia przejazdowe są tak awaryjne, że wymaga to dodatkowego stosowania znaków stop na stałe, to chyba powinno zostać to odnotowane w raportach PKBWK. Raporty są sporządzane po wypadkach i incydentach kolejowych. Przejrzałem wszystkie dostępne raporty na stronie MSWiA dotyczące wypadków na przejazdach kolejowych i nie znalazłem niczego, co by potwierdzało tezę, że samoczynne urządzenia przejazdowe są tak zawodne, że znaki stop na takich przejazdach są potrzebne. Ale może coś mi umknęło? Z lektury raportu wynika, że większość wypadków na przejazdach kategorii C spowodowanych jest zignorowaniem sygnału zabraniającego wjazdu na przejazd i wjechaniu pod pociąg. Można znaleźć pewne przyczyny tego, że kierowcy ignorują te sygnały, choć nie jest to oczywiście żadne usprawiedliwienie. Na przykład może się zdarzyć, że sygnalizatory nadają sygnał zakazujący wjazdu na przejazd, choć wcale nie zbliża się pociąg. Długie oczekiwanie przed przejazdem na pociąg, który nie nadjeżdża. Myślę, że może to niektórych zachęcić do przejechania pomimo czerwonych sygnałów. Może do tego dojść chociażby z powodu usterki. Wtedy urządzenia przejazdowe, o ile są w stanie, powinny zakazywać wjazdu na przejazd. Z tego co mi wiadomo, to prace niektórych starszych urządzeń mogły zakłócić wyładowania atmosferyczne. Niektóre czujniki torowe można dosyć łatwo oszukać, ale o tym chyba nie powinienem mówić. Nie powinno to jednak zagrażać bezpieczeństwu, gdyby kierowcy stosowali się do takich sygnałów. Inne możliwe czynniki zawarte w raportach PKBWK to oślepienie przez słońce, niedostateczna widoczność sygnalizatorów, odległość, z której powinny być widoczne sygnalizatory i drągi rogatkowe naturalnie określają przepisy. Przykładowo, dla prędkości na drodze wynoszącej 90 km na godzinę jest to 120 metrów. Jak już wspomniałem, nie znalazłem w raportach PKBWK żadnych informacji o wypadku spowodowanym awarią samoczynnych urządzeń przejazdowych, chociaż natrafiłem na jeden wypadek związany z niedziałaniem tych urządzeń. Przejazd kategorii B w Golęczewie. Urządzenia samoczynnego systemu przejazdowego dla jednego z torów były nieczynne z powodu odłączenia czujników w związku z pracami modernizacyjnymi. Na przejeździe nie było pracownika kierującego ruchem. Przed przejazdem nie było znaków informujących o niedziałaniu urządzeń zabezpieczenia ruchu. Samochód osobowy wjechał na przejazd. Został uderzony zderzakami wózka motorowego poruszającego się właśnie po tym torze, na którym trwały prace. W wyniku zdarzenia zmarł kierujący samochodem po przewiezieniu do szpitala. Niektóre przyczyny wskazane przez zespół badawczy. Uruchomienie pociągu roboczego bez wymaganej obsady i organizacji przejazdu tego pociągu. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego samochodem i wjechanie na przejazd bez upewnienia się, czy nie zbliża się pojazd kolejowy. Nieprawidłowa reakcja maszynisty wózka motorowego po minięciu ciemnej tarczy ostrzegawczej przejazdowej. Długotrwałe stosowanie dwóch różnych sposobów zabezpieczenia ruchu na przejeździe. Nie trudno jednak zauważyć, że przyczyną tego wypadku nie była awaria, a raczej błędy ludzkie.
Tak naprawdę to, czego najbardziej powinniśmy się obawiać, to są przejazdy kategorii A, za których zamknięcie zawsze odpowiada pracownik kolei. Na tych przejazdach również można spotkać znaki stop, ale nie jest to tak częste jak dla przejazdów kategorii C. Odnoszę wrażenie, że przejazdy kategorii A traktowane są przez zarządców dróg za bezpieczniejsze niż przejazdy kategorii C lub nawet B. Po lekturze raportów PKB WK dochodzę do wniosku, że niesłusznie, bo to na przejazdach kategorii A częściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z powodu błędów ludzkich. Oto kilka przykładów. Piotrków Trybunalski, przejazd w ciągu ulicy Granicznej i Moryca. Obecnie jest to przejazd kategorii B, ale w 2016 roku był to przejazd kategorii A. Czoło pociągu jadącego z prędkością około 118 km na godzinę dojeżdża do przejazdu Moryc i uderza w samochód, który przy nieopuszczonych rogatkach wjechał na przejazd. Opuszczanie rogatki zostało rozpoczęte chwilę przed zderzeniem. Kierujący samochodem poniósł śmierć na miejscu. W raporcie PKB WK pada zalecenie przekwalifikowania przejazdu do kategorii B i jak widać, tak się stało. Dziarnowo. Samochód wjechał na przejazd przy otwartych rogatkach i został uderzony przez czoło lokomotywy. Do zderzenia doszło przy prędkości pociągu wynoszącej 105 km na godzinę. Kierowca i pasażer samochodu ponieśli śmierć na miejscu. Rogatki nie zostały zamknięte przez dyżurnego ruchu przed podaniem sygnału zezwalającego na jazdę pociągu. Gniezno. Przejazd kategorii A w ciągu ulicy Gajowej. Do przejazdu z dwóch stron zbliżały się pociągi, o czym dróżnik przejazdowy został poinformowany. Po przejechaniu pierwszego, dróżnik otworzył rogatki. Maszynista drugiego pociągu znajdującego się 420 metrów przed przejazdem zauważył ruch na przejeździe i rozpoczął nadawanie sygnału dźwiękowego baczność. W tym samym czasie dróżnik zorientował się, że do przejazdu zbliża się pociąg. Rozpoczął zamykanie rogatek z użyciem normalnego trybu ich zamykania. Czas ich zamknięcia wynosił około 25 sekund. W tym około 14 sekund trwał stan ostrzegania, wynikający z normalnego trybu. Po 10 sekundach następuje potrącenie rowerzysty na przejeździe. Prędkość pociągu w momencie zderzenia wynosiła 144 km na godzinę. Rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Poznań, ulica Świętego Michała. Tu nagranie z podobnej sytuacji. Przejeżdża lokomotywa i rogatki podnoszą się. Jest to przejazd kategorii A, za rogatki odpowiada pracownik kolei. Ciężarówka wjeżdża na przejazd i nadjeżdża drugi pociąg. Po przejeździe pociągu rogatki znowu opuszczają się. Wydaje mi się jednak, że ciężarówka wjechała, gdy podnoszenie rogatek i nadawanie sygnałów czerwonych jeszcze się nie zakończyło. Jak widać, warto zwracać na to uwagę. Rzezawa. W 2004 roku na tym przejeździe z powodu niezamknięcia szlabanów doszło do wypadku, w którym zginął Janusz Kulik. Był to wtedy przejazd kategorii A, obecnie mamy tu kategorię B. Janusz Kulik z prędkością około 50 km na godzinę dojechał do przejazdu. Szlabany były otwarte. Kierowca zwolnił i w chwilę po tym, jak wjechał na tory, został dosłownie zmieciony przez lokomotywę. No i przy samych torach stał budynek stacyjny i żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć, trzeba było wjechać na tory kolejowe, żeby w ogóle widzieć, że pociąg nadjeżdża. Na przejazdach kolejowych dochodzi do wypadków z różnych powodów. Jednak stosowanie znaków stop na stałe, na strzeżonych przejazdach nie jest jakimś cudownym sposobem na poprawę bezpieczeństwa. Znaki stawiają zarządcy dróg i wydaje mi się, ujmując to w pewnym skrócie i może zbyt dosadnie, że dokładanie kolejnych ograniczeń to jedyne co potrafią i stąd mamy znaki stop na takich przejazdach. Oczywiście temat nie jest prosty, może jednak czasem takie znaki mają jakiś sens.
Ja ekspertem nie jestem, ale jeśli mam komuś wierzyć w kwestii zasadności takich znaków, no to raczej jest to PKBWK i nawet Ministerstwo Infrastruktury. Bo jednak przez dekady przepisy w kwestii znaków stop na przejazdach kolejowych nie uległy zmianie i przewidywały i przewidują znaki stop tylko na przejazdach kategorii D. Można ministerstwu pewne rzeczy zarzucić, ale no jednak do tej pory przepisy są jakie są i jestem przekonany, że nie jest to niedopatrzeniem ze strony ministerstwa. A przecież dopuszczenie stopów na wszystkich przejazdach i zrzucenie jeszcze większej odpowiedzialności na kierowców byłoby takie proste. Nie chcę tym filmem nikogo przekonywać do 100% wiary w zabezpieczenia przejazdów kolejowych, wręcz przeciwnie. Powinniśmy zawsze zrobić co w naszej mocy, przejeżdżając przez przejazd kolejowy, aby upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg. Jednak nie powinniśmy popadać w paranoję, a moim zdaniem te znaki są właśnie przejawem takiej paranoi. Przecież nie będziemy nastawiać ucha do szyny, jak na westernie, aby upewnić się, że nic nie nadjeżdża. Obecnie ustawianie znaków stop na przejazdach jest niekonsekwentne. Mamy przejazdy z nie najgorszą widocznością i są na nich znaki stop. A z drugiej strony mamy przejazdy, na których bez wjechania na tory nie da się niczego dostrzec, a tam znaków stop nie uświadczymy. Obecność stopów w zasadzie zależy od tego, czy dany zarządca drogi postanowił naruszyć przepisy. No i często zdarza się, że ten sam zarządca na przejazdach kategorii C ustawi stopy, a na przejazdach kategorii A już nie. I to właśnie ta niekonsekwencja przede wszystkim mi przeszkadza. Jeśli znaki stop mają być stosowane, to niech to następuje według określonych, sensownych wytycznych, a nie w taki partyzancki sposób jak obecnie. I gdy przejazd jest zabezpieczony tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi, to po co te stopy? W następnej części pokażę, jak zarządzający ruchem na drogach wykręcają się od usuwania takich znaków i jak zamierzam kontynuować ten temat. Dziękuję wymienionym osobom wspierającym ten kanał. Dziękuję Pawłowi za pomoc przy scenariuszu. A na zakończenie jeszcze jedna kwestia przewijająca się czasem w komentarzach. Czy znak stop nie obowiązuje, skoro mamy tu sygnalizację? To konkretne sygnały, a nie sygnalizacja jako całość, mają pierwszeństwo przed znakami pionowymi. I to nie wszystkimi znakami, ale tylko tymi regulującymi pierwszeństwo. Ten sygnalizator nadaje jeden sygnał. Dwa migające czerwone światła. Znaczenie tego sygnału jest określone w stosownym rozporządzeniu. Natomiast gdy sygnalizator jest wygaszony, to po prostu nie nadaje żadnego sygnału. Więc znak stop obowiązuje normalnie. Chyba że i tak nie ma legalnego charakteru. Co mam na myśli mówiąc, że znak nie ma legalnego charakteru? Ten temat poruszyłem w jednym z odcinków, więc odsyłam do niego. Może się zdarzyć, że taki sygnalizator będzie nadawać światła niemigające. Może do tego dojść na przykład z powodu wykrycia usterki.